Cześć, cześć, z tej strony Wody, jak i dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć ikoniczny pistolet Plan B, który zamiast nabojów jako amunicji używa euro-dolarów. Tak, tak, usłyszeliście dobrze, zapraszam serdecznie. Musimy udać się na miejsce, które właśnie wskazuję Wam na mapie. Jest to wysypisko śmieci w Night City, więc ciężko go nie zauważyć. Niedaleko jest punkt szybkiej podróży i stąd właśnie ruszamy. Jednakże muszę Was ostrzec, cały filmik zawiera dosyć mocny spoiler, więc jeżeli nie przeszliście jeszcze prologu, to nie oglądajcie dalej. Najlepiej poczekajcie chwilę i włączcie go po prologu. Jeżeli wciąż tu jesteście, to znaczy, że albo spoilery Wam nie straszne, albo jesteście już po prologu. I tak jak widzicie, po chwili dojeżdżamy do placu, z którego tak naprawdę zabrał nas Takemura i na którym leży wciąż Dexter DeShawn, a w środku leży Plan B, czyli jego ikoniczny pistolet, który jest dosyć zabawną bronią, gdyż pistolet ten wykorzystuje euro-dolary jako amunicję, stąd też pewnie nazwa Plan B. Swoją drogą polecam zapoznać się obok z położoną na płasko zamrażarką. Jest to ciekawy easter egg, tak właśnie skończył pan, który nie dał łapki w górę i nie skomentował filmiku po obejrzeniu poradnika i skorzystaniu z niego. No niestety widzicie, tak bywa. Sam pistolet natomiast, tak jak powiedziałem, jest dosyć ciekawy. Nie jest to najmocniejsza giwera w grze, ale jest dosyć ciekawa, ma wygrawerowaną nazwę Dex na boku pistoletu. Dodatkowo sama opcja strzelania euro-dolarami również jest ciekawa i w momencie, kiedy rzeczywiście zabraknie nam amunicji, to taki plan B może się rzeczywiście przydać. A tymczasem, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na świeżo z moimi poradnikami. Mówił dla Was Wodiak i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.